Witam wszystkich fanów czarnego sportu. W dzisiejszym odcinku przybliżę wam dzień, który przez wielu uznawany jest za dzień wielkiej hańby w historii polskiego speedwaya. Wydarzenie to jest znane pod nazwą Ucieczka Aniołów z Zielonej Góry lub mecz bez meczu. Przypomnijmy sobie tamte chwile. Zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do głównej części historii, musicie poznać ją od od nieco innej strony. Moim obowiązkiem jest przybliżyć Wam postać Romana Karkosika. Roman Karkosik to jeden z najbogatszych Polaków. To właśnie on pod koniec 2006 roku zdecydował się być głównym udziałowcem klubu KS Toruń Unibax SA. Pomagali mu przy tym bracia: Ryszard oraz Mirosław, jednak trzymajmy się tego, że to pan Roman był głównym mózgiem operacji. Krótko mówiąc, pan Karkosik sponsorował oraz zarządzał toruńskim klubem. Na wsparcie toruńskiego żużla zdecydował się, kiedy w 2006 roku Torunianie mieli 1,5 miliona długu i z takimi zobowiązaniami polski Związek Motorowy automatycznie nie przyznałby licencji aniołom na start w lidze, co wiązałoby się z degradacją do ligi niżej. A warto wspomnieć, że od 1975 roku klub z Torunia cały czas jeździł na najwyższym szczeblu rozgrywek. Sześć lat budowania dobrego wizerunku klubu oraz miliony wydanych złotych sprawiły,. Że klub, który w 2006 roku chylił się ku upadkowi, już w 2013 walczył w finale Ekstraligi. 22 września 2013 roku, na ten dzień zaplanowano rewanżowy mecz finałowy Ekstraligi w Zielonej Górze, gdzie zielonogórskie myszy miały zmierzyć się z unibaksem Toruń. O godzinie 15.30 zawodnicy unibaksu pojawili się na stadionie przy Wrocławskiej 69. 20 minut później do swoich boksów idą zawodnicy gospodarzy. Goście z Torunia cały czas stoją na parkingu przed siedzibą klubu. Pół godziny później zaczęły pojawiać się plotki o tym, że mecz może się nie odbyć. O godzinie 17:10, czyli 100 minut po pojawieniu się pod stadionem Falubazu, zawodnicy Unibaksu bez podania żadnej przyczyny opuszczają parking i jadą w drogę powrotną do Torunia. Prezes Falubazu oznajmił, że nie zna przyczyny opuszczenia parkingu przez ich rywali. Wiadomo, że nikt nie miał żadnych pretensji co do przygotowania toru, bo Torunianie nawet go nie widzieli. W tej samej chwili zawodnicy gospodarze wychodzą na tor, by przywitać się z kibicami. Już wtedy stadion wypełniony jest do ostatniego miejsca. Dwóch zawodników unibaksu w rozmowie z Jackiem Frontczakiem, menadżerem Falubazu, stwierdziło, że chcieli jechać w tym meczu. Wtedy też pojawiają się pierwsze plotki, że za zawrócenie toruńskiej drużyny odpowiedzialny może być właściciel unibaksu. Pan Roman Karkosik. Godzina 17:30. Rozpoczyna się nerwowe oczekiwanie. Zawodnicy są zażenowani sytuacją. Jeżdżę na żużlu już bardzo długo, ale w życiu nie wyobrażałem sobie, że finał Ekstraligi może zakończyć się walkowerem bez podania żadnej przyczyny. Stwierdza Piotr Protasiewicz. Żal mi kibiców, zasłużyli oglądać dzisiaj wspaniałą rywalizację na torze. Dodał Patryk Dudek. Kwadrans później sędzia zawodów Krzysztof Meize informuje wszystkich że decyzję o walkowerze może podjąć dopiero o godzinie rozpoczęcia meczu, czyli o 18:45. Do tego czasu żużlowcy falu Falubazu musieli czekać, a nóż ekipa Unibaksu wróci na stadion. Trener Rafał Dobrucki zdecydował, że niezależnie od tego, czy mecz się odbędzie, jego zawodnicy i tak pojawią się na torze, by pościgać się dla kibiców. O godzinie 18:15 na próbę toru wyjeżdżają Kamil Adamczewski i Andreas Johnson. Na stadionie pojawiła się plotka, jakoby drużyna Unibaksu miała zawrócić ponownie do Zielonej Góry. Nerwowe oczekiwanie wzrosło. O godzinie 18:30 wszyscy kibice nie mieli już wątpliwości, kto w tym roku został mistrzem Polski. Stało się jasne, że Unibax Toruń nie pojawi się już na stadionie. Co wy robicie? W ten sposób żużel niszczycie. Takie hasło niosło się z trybun. Piętnaście minut później. A dokładnie o godzinie 18.47 jury zawodów w osobach Stanisława Bazylii i Krzysztofa Meize ogłosiło walkover 40 do zera dla stelmetu falubazu Zielona Góra. Żużlowcy gospodarzy zaczynają świętować w parku maszyn. Co się stało? Stałeś jeszcze polski. Jest Minut Polski na Was? Minuty temu. temu. Od minuty temu, od minuty. Czy Od, minuty. Polski, tak. Tak. Coś od minuty! Od minuty! Tak to jak się tym czujecie? Znakomicie. Tak jak widać, macie? proszę. Ja płaczę ze szczęścia nad nimi. I powiem szczerze, że mam tu gdzieś w jakich okolicznościach. Tak to, to się stało? Bo pracowaliśmy na to cały sezon. To są najlepsi zawodnicy w Polsce i mistrzowie świata. W pompie mam to, w pompie mam to, jak oni pracowali tutaj. Mówię o stronie toruńskiej dzisiaj. To jest istotne jesteśmy mistrzami Polski to się najbardziej liczy. Od minuty jesteśmy mistrzami Polski. Tyle mam do powiedzenia! O 19.00 rozpoczyna się koronacja Mistrzów Polski, po której zawodnicy gospodarzy wyjeżdżają na tor. Całe nieszczęście dla Unibaksu zaczęło się tak naprawdę już kilka miesięcy wcześniej kiedy w meczu Ligi Angielskiej groźnej kontuzji doznał jeden z liderów, mistrz świata Chris Holder. Złamanie biodra spowodowało u Australijczyka wymuszoną dłuższą przerwę. Najgorsze jednak wydarzyło się dzień przed zawodami, czyli 21 września. Jeden z liderów Unibaxu Tomasz Golob zaliczył fatalnie wyglądającą kraksę, startując w Grand Prix Szwecji. Poobijany Golob został na obserwacji w szpitalu w Sztokholmie. O występie Goloba w finale Ekstraligi Torunia nie mogli zapomnieć. Co jednak było główną przyczyną tego, że mecz się nie odbył. Wielokrotnie powtarzał się wątek tego, że żużlowcy Torunia chcieli jechać, ale dostali odgórny zakaz od szefa unibaksu, pana Romana Karkosika. Taką wersję zdarzeń przedstawiał chociażby pan Marek Jankowski, ówczesny prezes falubazu Zielona Góra. To, co się stało, jest decyzją jednego człowieka, właściciela unibaksu Romana Karkosika. Szef Zielonogórzan sugerował też między innymi, że złota nie można kupić więc właściciel toruńskiego klubu zrezygnował ze starań o mistrzostwo Polski Falubas za zwroty pieniędzy za bilety stracił prawdopodobnie około 1 miliona złotych Jedna z teorii mówiła o bardzo złym humorze pana Romana Karkosika w dzień meczu podobno miał zadzwonić do niego powiązany z zielonogórskim klubem pan Robert Dowhan i miał mu powiedzieć coś co go zabolało Miliarder, upewniając się wcześniej, że kara za taką ucieczkę będzie mniejsza niż ćwierć miliona złotych, postanowił zawrócić ekipę żużlowców z powrotem do Torunia, aby utrzeć do Nosa. Wyrok komisji orzekającej ligi był następujący. Kary nałożone na Sławomira Kryoma: Zawieszenie na dwa lata z funkcji kierownika drużyny. Utrata wszystkich licencji Polskiego Związku Motorowego. Zakaz wstępu do parku maszyn przez 16 miesięcy. Podczas zawodów organizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pan Sławomir Kryjom dobrowolnie poddał się karze. Kary nałożone na Unibak Storuń 12 punktów ujemnych w sezonie 2014, 573 tysiące zł zwrotu utraconych korzyści na rzecz falubazu Zielona Góra, 363 tysiące zł łącznych kar na rzecz ekstraligi. Półtora miliona złotych na trzy wybrane fundacje zajmujące się zwalczaniem chorób nowotworowych u dzieci. Trzy pierwsze mecze nowego sezonu organizowane u siebie bilety w cenie maksymalnie jeden złotych brutto. Kara dla pana Jacka Frontczaka, kierownika falu bazu. Tysiąc złotych kary za niedopełnienie obowiązków podpisów zawodników pod zgłoszeniem i pokrycie kosztów dwóch i pół tysiąca złotych kaucji. Odrzucono wniosek Uniwaksu Toruń o obustronny walkower. Do tego Unibax musiał zapłacić 200 tysięcy złotych falubazowi Zielona Góra za nałożony walkover. Jest to kara regulaminowa. Kara wydawała się być nieco zawyżona. No dobra, była wręcz absurdalnie wysoka, wyższa od tej przewidzianej w regulaminie. Dla każdego innego klubu oznaczałoby to bankructwo. Jednak nie dla Unibaxu. Działacze Ekstraligi bardzo dobrze wiedzieli, kto zarządzał toruńskim klubem i dlatego kary były tak wysokie. Ale też z drugiej strony, co to dla miliardera. Pan Karkosik śmiał się na myśl, że Unibax miałby być wyrzucony z ligi, bo takie głosy też się pojawiały. Ostatecznie pan Roman Karkosik nie przejął się zbytnio karami, a już rok później zbudował tak zwany Dream Team. Zespół marzeń z Darcym Wardem i Emilem Seifudinowym na czele. Mimo, że w sezonie 2014 skład Torunian był najdroższy w całej historii ligowego żużla na świecie. Anioły skończyły sezon na miejscu piątym, nie kwalifikując się nawet do play-offów. Ale wróćmy do tematu odcinka. W czerwcu 2014 roku pokazał się pozew drużyny Falubazu, w którym domagali się od strony toruńskiej 1 252 658 zł, bo na tyle zielonogórski klub wyliczył swoje straty z tytułu nierozegrania finału. Sprawa miała swój finał w styczniu 2016 roku. A kwota, jaką dostał Falubas, wynosiła tylko 130 tysięcy złotych. Jak mówił rzecznik Falubazu Marcin Gryger, chuda ugoda zawsze lepsza od tłustego wyroku. Pod koniec 2014 roku pan Roman Karkosik poinformował, że od sezonu 2015 nie będzie już zarządzał toruńskim zespołem. Z różla wycofał się, bo czuł się niedoceniany. Miał dość być atraktowanym niczym bankomat. Szkoda, że we wrześniu 2013 roku pan Karkozik nie pomyślał, jak niedocenieni mogą być kibice, wszyscy ludzie związani z żużlem, a nawet sama dyscyplina, kiedy podejmował decyzję o zawróceniu swoich zawodników do Torunia. Ucieczka aniołów z Zielonej Góry, czy jak kto woli, mecz bez meczu. Mamy nadzieję, że takie wydarzenie więcej się nie powtórzy. Zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport oraz do zajrzenia na Instagrama fani czarnego sportu. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!